Cześć, witam w kolejnym odcinku z Farming Center 22. Oczywiście, jak widać, Farming Center 22 odpala. Na samym wstępie wsiadam do siódki. Jadę zrobić jeden TMR. Potem, jak widzicie, nowy nabytek po lewej stronie stoi beczka. Stoi beczułka, więc pomoc hojna to jest. W tejże akurat jest Lizard. Nie wiem czemu tak, ale wyrąbane. No i dobra, i wrzucamy te kostki. Może trochę wolniejszy bieg by się przydał. Wrzucimy. Oj! Cztery kostki wrzucimy. Żeby były 2 tony. I będzie gra muzyka. I zaraz sobie tutaj siano jeszcze wyciągnę. Co, siódka przeszkadza? Pewnie siódka. Dwa, trzy, cztery, sześć chyba tam wchodziło. Chyba sześć wchodziło. Czekaj, jak to będzie? Pęto. Dobra, zrobi TMR spokojnie. Bo trzy łyżki. Ja tak, przecież ja tak robiłem, że sześciana tego, dobra. Już sobie przypomniałem, jak robiłem TMR tutaj tym paszowozem. No jest to oczywiście odcinek kolejny z Fleta na osadzie. I się będziemy gnojowi co robić. Jeszcze nowy nabytek będziemy mieli. Jeszcze jeden. Ale to już do mojej czwórki. Ale to na spokojnie pierw tutaj ogarnę sobie TMR, który zaraz będzie zrobiony. Tylko 3 łyżki wrzucę i będzie zrobione. Dobra, rób pan ten TMR. Kostki są o tyle wygodne, że mogę sobie sam je wrzucić, tak? Bez pomocy tura. Czapnę sobie kostkę w rękę i tyle, tak? A wiadomo, że z belgami już tak nie będzie. Zresztą po odcinku będzie, ale... No, mówiłem, że TMR się zrobi. Ale dosypię sobie do pełnego. Cztery tony. No to jeszcze na 2 TMR tutaj miał zostać. No ten szaferek jest tylko do ładowania kieszonki używany. I raz chyba go użyłem tylko do ładowania obornika. Dobra, wezmę sobie ten... Wykręcę? Patrz, no jednak nie wykręcę. Myślałem, że jednak siódemka jest bogiem, ale jednak... Chyba nie bardzo. Dobra, teraz już wykręcę. Chyba najlepiej na wstecznym będzie wyjechać ten piór, żeby od razu odczepić się. Ta, zaraz powiedziałem, że nie umiem cofać. Ciekawe, czy oni to wciągną całe. Nie mieli wciągnąć. I o, wejdzie cały TMR jeszcze. Jeszcze trzeba będzie dorobić, ale to już po odcinku sobie dorobię. Chciałem sobie ten TMR jeden na odcinku zrobić, żeby tak ładnie to wyglądało. Muszą tam nawet jeszcze ze dwa by weszły. Wita 8 ton, to tam raz dwa wchodzi. Schodzi, o. Pojadę sobie na to pole, co ostatnio kosiliśmy. Na ostatnim odcinku, więc... W sumie tylko po rzepaku mam pola, więc... Wielkiej tutaj... tajemnicy nie odkryliśmy.
No i dobra, ogień. Oczywiście na automacie pojadę, bo nie wiem ile dawać, więc pojadę sobie na automacie, a poza tym zawsze jeżdżę na automacie. Więc... No, to trzeba zrobić tak i trzeba zrobić tak. I ogień, siuntka, siuntka, ogień, ogień. No tak, już lekka górka i już ściągnięcie daje radę. No nie wiem, co jest jednak z tą siątką. Może jakiego moda mu brakuje na moc. No nie no, bo zasada, że mam 6 na godzinę po taką górkę, no. Góreczkę. Czyli no spokojnie powinien to wytargać. No i przez takie coś to odcinek będzie na pewno długi. Nie da. Muszę mu zrzucić z biegu, bo... Nie ma problem podjechać ta głupia siątka. Dlatego to będzie ciągnik najszybszy do zmiany. To będzie najszybszy ciągnik do zmiany, 60. Bo 30 sobie trochę lepiej radzi pod górki. Jak zauważyłem. A siuntka to ma straszne problemy. Czekaj, jakim biegiem? Na trójce. Będę rozlewał. Widzę, ona macie nie chce pójść na prosty. Robisz? Okej. Okay. Wiem, że to szeroko dawała ta daćka, z tego co pamiętam, bo ona chyba 12 metrów dawała. Teraz zobacz, co się będzie działo. (Grytanie) 10 metrów tylko daje. Zaraz sześciennych, więc w sumie trochę... Trochę sobie rozleję tę beczką. Ale to dobrze, dobrze, bo przynajmniej nie będę się... No, trochę to szeroko radę. No bo tak, bo to większy header, no to już się wiadomo. Ale 12 metrów łapie, więc... Dobra, beczuszka. Ogólnie nie, ona nie powinna tak szeroko rozlewać, chyba mi się wydaje, no ale... Ale okej, okay, nie będę się kłócił. Ale kręć, 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 kręć. Nie, no to jeszcze 60 miałem w nerwi tutaj dzisiaj na odcinku, nie? Dobrze, tylko te pole jest takie... Znaczy, tamte jest jeszcze gorsze do rozgrywania. Dlatego tam chyba po odcinku sobie prowadzę. Zależy, ile te będą miały czasu. No już jest 8 minut, no to jak to zależuje, to powinien być dobry odcinek. Myślę, że tylko to zależy na odcinku i będę kończył. Jest 18.23, no i wiadomo, to sam co na Valeronie posiruję. Ogarnę sobie save'a, bo mam mały problem. Jeżeli on się nie rozwiąże, to... Jeżeli on się nie rozwiąże, to prawdopodobnie będę musiał odpuścić sobie tą rzecz. I zrobić sobie z całej bawełny ubrania. Bo chciałem sobie z bawełny zrobić osiągnięcie, żeby sprzedać te 45 bel. No ale coś tak średnio mi to idzie. Starczy nam się przejazdy? Jo, starczy. O, dobrze, że dostać czwórkę. Może szybciej pójdzie. No i tak można powiedzieć, że w sumie te długie przejazdy już mam rozlane, nie? Teraz tylko ten klin mi tutaj zostanie do rozlania. Więc okej. Okay. Siuntka nie chce zwolnić za rozpędzi.
tutaj sobie włączę. No tutaj do równego dojadę. Do równego dojadę, dalej nie dam rady. A patrz, jednak coś tam chwycił dalej. Ta-ra-ra. Poszli szybki wściekę. No jak mówię, to jest już odcinek na piątek 20 października. Więc fajnie, ciekawie. A jest 9 listopada, to 11 dni do przodu będą. No dobra, no wiadomo. Trzeba mieć nagrane, trzeba mieć. A im więcej będzie nagrane, tym sobie lepiej, tak? Bo będę sobie miał większy czas do ogarnięcia sobie save'a. Albo do pogrania z kimś, na przykład. Między odcinkami. No to wszystko jest takie wyliczone. W sumie dzisiaj jak no zaraz będzie w sumie wtorek. Albo od razu jak już jestem, to pojadę na tamto pole sobie drugie rozwać. Ta wysiłka mi wystarczy na te moje pola. Jak widać. Ursus by pewnie dużo lżej miał z tą beczką. Ten mój większy. Ale zobaczę. Przetestuję to później kiedyś. Kiedyś to na pewno przetestuję, nie pukać. Tutaj te pole to na 3 albo na 4 razy powinno być robione. Zależy, gdzie tam było przejazd, ale dość dużo chyba było tutaj kombajnu przejazdu. Kader ma 5 metrów, no to muszę przejść przejazdy. 2, 4, 6 było przejazdu, tak? No czyli na 3 przejazdy powinienem to zrobić. O, tu jest trochę bardziej zaniedbane pole, bo widzę, że spaluje. Bo jest 55, 65 w Nojawicy. A tam było stałe 40. Tutaj trochę więcej pójdzie, jak ja widzę. Ale no co, no takie pole i koniec. No czyli w sumie tak jak moja ta diagnoza pierwsza była najlepsza. Że powiedziałem, że 3 przejazdy tutaj zrobię. Na 2 beczkach zrobiłem wszystko, nie? Na 2 beczkach zrobiłem całe 2 pola. No to co prawda jakieś zbyt niewielkie nie były, no ale... Ale sam fakt, że zrobiłem 2 beczkami takie duże... Znaczy tam to sobie dosyć duże pole by jest. Kiedyś to będzie miało małe, ale teraz jeszcze jest duże, bo jeszcze mam wiadomo jaki kombajn. Fajny, podoba mi się ten kombajn. Dlatego go kupiłem. Dobra, to 2000 litrów powinno mi zastrzec tamte pole, żeby dokończyć. Może być ciężko, żeby starczyło, ale zobaczymy. No i nie tą siątką, no jaka to jest, jakiś to jest złom. To jest złom, to ja nie mam pytań, nie? Dobrze, to jest górki, to chociaż pojedzie kawałek. Ta górka mi w sumie życie uratowała, że to jest górki delikatne. No ale potem znowu, no, znowu będzie pod górą i to taka w sumie dość festa góra będzie tam, w tym jednym miejscu. Więc tam może być ciekawy, więc tam siódka spuchnie jak nic. Ale jest 15 minuta, więc tak jak mówiłem na początku, tylko to leżywę, jeszcze sobie zapnę. Znaczy, oczywiście ją kupię, tak?
No i już pod górkę i ten złom już nie daje rady, nie? Ech, co to są za mody? Ja nie wiem. No już myślałem, że przejechałem ten skręt, ale tutaj między tymi dwoma sorgami jest skręt. I kolejna góra i znowu będzie puchła. Nawet redukcja biegów nie pomaga, chociaż teraz obroty złapała, to jakoś idzie. W sumie coś tam nawet pomogła ta redukcja, tak na dobrą sprawę. W sumie 1200 litrów na taki kawał. Powinien starczyć, ale zobaczymy. Mówię, jak nie starczy, to trudno. Gnojówki mam jeszcze tam, ale... Na krawach jeszcze mam gnojówki, ale nie będę... Nie będę się chyba nadwracał tam po nim. Bo powinno wystarczyć. Coś może być taki mały tylko mijak niezrobiony. No dobra, jednak trochę spierdziela tej gnojowicy. Jednak trochę spierdziela tej gnojowicy. Dobra, nie chcę się te siątki piłować znowu, bo ona mnie tutaj do szału doprowadzi, więc zrobię taki... Mało legalny trik, ale... No i widzi ta, co jest tym gównem. Raz, dwa się tu napełnię i wrócę na pole. No i dobra. Teraz możemy kontynuować zabawę. Tararara, no dawaj tą żelziątkę, no bo... Gdy zauważyłem, jak ona sobie dostaje obroty, to ona wtedy lepiej idzie. Miałem 1200 litrów i wszystko poszło. No to ja powinienem mieć 2500 dziś. No, 5500 zostało. No to 1200, no 2500, tak jak mówię. Dobra, beczułka tu. Teraz do mojego lepszego sprzętu. Na ten moment serii najmocniejszego. Nic nie zmieniam. No niby do 120 koni ta talerzyła jest. Zobaczymy. No ale 4,1 metra, więc powinna robota iść już tą talerzyką. To zobaczycie. Czas pokaże. Bo mogę poczekać. Dobra, fajnie to idzie. 20 minut. Zobaczcie, ile talerzuje.
bo tego nikt nie powie, tego nikt nie wie. Ale że jak mi się będzie chciało i tyle. No ale myślę, że z 10 minut, żeby 30 minut było, nie? Huh, 42 na godzinę ten się wpieprzył tutaj. Jak dzik poszedłem. Mówię, ta czwórka i teraz została koni, to na dużo lepiej idzie. Wtedy bym pewnie, jak miałem te 75 koni, bym zwolnił do 20, a teraz tylko do 33. Dobra, rozkładamy to dziadostwo. Ale to się dosyć długo rozkłada. A, to ma taką teksturę. No okej. Okay. Niech może L wrzucimy. Pójdzie na się? A na L4 pójdziesz? Nie, na L4 nie pójdziesz, za duża moc. Ale na L3 pójdziesz. To pojedziemy sobie 11 na godzinę. Fajnie to wygląda ta telewizja. Ale obiadę sobie jednak dookoła pole, bo wiadomo. A. No wiadomo, zawsze jest lepiej objechane. Tutaj. Tutaj w sumie z górki to on by poszedł na L4. No ale dobra, już nie będę. Tylko przypomnę, że ten ciągnik ma 100 koni, a talerzówka wymaga 120, więc tak jakby trochę ponad... W sumie nawet mało niedobór mocy ma ten ciągnik, ale jak widzicie daje radę. 2100 obrotów i idzie. Cały czas 11 dusi. Ciekawe, czemu taką teksturę ma, ale fajna jest ta tekstura. W sumie trochę bardziej ta tekstura pasuje niż tamta. Tik, 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 tik. Jak to idzie ten talerz? No jakoś idzie. No. Tak na dobrą sprawę. To od razu mówię siać po tej talerzy, bo już muszę tego uprawić. A to moje małe coś tego... Właśnie nie wiem, czy to sprzedawać, czy nie. To z Unii Gruziądza. To jest 2,1 metra, ten drapak tak zwany. Wiadomo, zawsze tam jakieś drobne bym dostał, a jakieś drobne bym tam dostał za to pieniążki, a to zawsze by mi nie zawalało, nie? Ale wiadomo, tutaj 4 metry już maszyna, to już robotę jej robi. Dobra. No, sarne stale, że mam. Bo akurat się zrozpiła. To też dobrze wiedzieć. Jest 18:40. Ao, ao, ao. Nie wiem, mówię, pojeżdżę sobie chwilę z talerzówką niedługo, żeby nie przesadzać, nie przeginać pały. 25 minuta. Trochę długo to jak gnojowica. A nie, bo TMR mieszałem na początku, dlatego dawaj. Musiałem powiedzieć, że długo gnojowica, trzeba jednak
Nie. Wiadomo, że apłocinku będą się to starzewać. Jedno i drugie pole. No i tak to będzie. Tak to będzie szło. Jakoś powoli. I teraz górki to zacapuje mu szurkę. Ciekawe się pójdzie. Jeżeli będzie mega się dusił, no to wiadomo, spuszczę mu na trójkę. No ale... Coś tam ma do roboty, jakby nie było. Tak w sumie tutaj nie ma z górki, teraz zauważyłem. Z górki to teraz będzie, jak będę jechał dopiero ten przejazd, to będzie dopiero z górki. Tak będę być lekko z górki. Bo jak skręcę w lewo, to powinno być lekko z górki, więc powinien pójść te 15, chociaż nie jest to mówione, że musi iść. Ale nie wiem, czy lepiej chyba nie zrzucić mu na tą trójkę. Zaraz zobaczę. No bo on nawet obrotu nie ma, to on nawet nie ma... On się męczy. A tak jak zaraz dostanie wpalnik, to przynajmniej czuć, że robota idzie. No i teraz Żyda nie zrobiłem, na szczęście. Jeden przejazd. No i ten klin sobie tutaj wytalerzujemy na odcinku chyba i będziemy kończyć. A tą drugą stronę ja sobie zrobię, bo to będzie gdzieś tak w typu pola prawie zrobione. Się nic. Dobra, jednak muszę się wrócić, bo myślałem, że naraz to zagarnę, ale jednak... Może? Już łapczywość podniosła. Ale to nie, to się tak nie da. Ra-ra-ra, ra-ra, ra-ra. No i dobra, teraz tu i jakoś to się wyrobi na spokojnie. Dobra, tu jest na maksa. Dobra, dobra. To trzeba jeszcze tutaj sobie windę ulepszyć. Ale Żyda nie zrobiło chyba, bo widziałem, że się obalały te, ale nie zrobiło dobra. Cyk. I pyk. Lala, lala. Do góry talerzówka. No i tam pod 60 się skończy i tyle. Odcinek. No ja tu mam jeszcze dwa przejazdy takie krótkie. Wracaj. Dobra, jak już tak przecięło, to już tak pojadę. No i teraz
Lewym przejazdem wrócę. No i wrócę tam po 60 i będę kończył odcinek. I gra muzyka. Jest 30 minut? Jest. Jest 30 minut, to starczy. Dobra, więc będziemy się chyba powoli żegnać. No i tak nic szybciej tutaj już nie pojadę. A dłużej nie będę jeździł, bo nie opłaca się. Znaczy, nie tyle, co się nie opłaca, tylko... Nie wiem, jak to powiedzieć. Czas odcinka mija, o! Czas odcinka minął. A ja też nie chcę was przedłużać i zanudzać przy jednym i tym samym, więc... Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa. Pa.